Dobry wieczór, Janusz Tomczak, kłaniam się drogim Państwu. W nowym roku 2021, roku, który przyniesie nam pełno niespodzianek, wspaniałego zdrowia, samych obfitości i wyniesienia naszego transportu sunowego na sam szczyt. Drodzy Państwo, witam Was jeszcze w takim świątecznym antruaż. Webinar będzie podzielony na dzisiaj 6 części. Proszę, żebyście sobie przygotowali jakąś kartkę, długopis, bo wprowadzam w tym roku taką część jeszcze na zadawanie pytań. Więc będzie się składał z 6 części, tak pokrótce. Pierwsze to powitanie, następnie krótki film wprowadzający, prezentacja główna, film, który ma najwyższą ilość odsłon, wiadomości aktualne i pytania proszę sobie przygotować i w tej drugiej części już w czasie trwania wiadomości możecie Państwo sobie tam zapisywać. Postaram się 5-10 minut odpowiedzieć. Bardzo trzeszczy, tak? Zaraz zmniejszę natężenie. Ok, dziękuję za informację. A jak jest teraz? Jest dobrze, tak? Zmniejszyłem. Jak mnie teraz słyszycie w skali od 1 do 10? Ok, dobra. Świetnie. No to mamy jakiś optymistyczny początek tego roku. Chciałbym zwrócić Wam jeszcze, drodzy Państwo, uwagę, że wkradła się taka mała nieścisłość odnośnie tej dzisiejszej godziny, ponieważ widzę, że teraz nasi rosyjscy przyjaciele potraktowali czas ten europejski u nas zimowy, że jest w rzeczywistości, bo miesiąc temu miałem taką sytuację, że podałem godzinę 20, o 19 już załączyli i musiałem się naprawdę mocno tam uwijać, żeby się w ciągu tej godziny zmniejszyć. Więc następny webinar będzie o godzinie 21, bo tak jest zaplanowane za 2 tygodnie. Ale zaczynamy. Więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie Państwa z optymizmem, z nadzieją, że ten rok 2021 będzie najlepszym rokiem Waszego życia. Życzę Wam tego z całego serca i cieszę się, że jesteście w tak licznym gronie. Na początek puścimy sobie film, który pokazuje, czym się zajmujemy, bo jest tu kilka osób nowych, jest kilka osób, które już wiedzą, o co chodzi. Natomiast jeden obraz to jest, jak to mówią, 1000 słów. Thank you.
Przechodzimy do prezentacji. Witam w tej odsłonie świątecznej, drodzy Państwo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. My już jesteśmy po świętach i oczywiście i hucznie obchodzonego nowego roku. Natomiast składam najserdeczniejsze życzenia również naszym przyjaciołom ze wschodu, osób, którzy są wiary prawosławnej, bo oni właśnie zaczęli święta, więc z mojej strony i myślę od wszystkich inwestorów Skyward Community z Polski macie od nas najszczersze życzenia z serca płynące. Zaczynamy, drodzy Państwo. Króciutko, bo tam wiele osób mnie już tutaj zna. Janusz Tomczak, działalność gospodarcza 90 rok 2020, już teraz 2021, a od 2016 roku czynny inwestor Skyward Community. W roku 2018 i 2019 przechodziłem z grupą polskich liderów szkolenie 3D Coaching and Business, które się zakończyło w Dubaju i tam podczas tej uroczystości i przebywania w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mieliśmy okazję otrzymać dyplom i status ambasadora Skyward Community. Skyward Community, trening ten z Polski ukończyło 8 osób. Natomiast mieliśmy również okazję być w centrum budowy naszej Sarajach w Soerdy. Osoby, które ukończyły ten kurs szkolenia 3D Coaching and Business, to pani Natalia Fujtak, nasza dyrektor regionalna, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow, Krzysztof Dawidiuk, witam Cię Krzysiu na webinarze, pod dowództwem pana Galaty, a to jest pan Eugenii Kudraszow, nasz szef Skyward Community. Nasza siedziba naszej firmy mieści się obecnie w Białorusi, również tam mamy nasz, proszę Państwa, poligon do naszego testowania naszej technologii. On się znajduje w Marina Horce. My jako inwestorzy mamy możliwość odwiedzania Marina Horki na tak zwanych ekofestiwalach, które się odbywały cyklicznie od roku 2017, od roku 2016 do roku 2019 na terenie firmy. Natomiast ze względu na pandemię, która opanowała cały świat, w ubiegłym roku ekofestiwal był w innej formie, bo był zorganizowany w miesiącu październiku, odbywał się online. Niemniej również na nim brał udział blisko 5000 osób. Ekofestiwal jest organizowany dla wszystkich inwestorów, zarówno tych, którzy należą do firmy macierzystej pana Junickiego RSW, jak dla naszej Skyward Community. Natomiast konferencja Skyway, na której miałem okazję być dwukrotnie w roku 2018 i 2019, jest organizowana tylko i wyłącznie przez zarząd naszej firmy i to jest taka uroczystość, która ma na zasadzie podkreślenie całorocznej pracy, pochwalenia się i przedstawienia perspektyw na następny rok. Mam jeszcze taką informację, bo od niedawna, bo od miesiąca września jest czynna nasza aplikacja na telefon, na smartfona, możecie sobie, drodzy Państwo, ściągnąć. Proszę korzystać z tego, bo jesteśmy w różnych sytuacjach, mamy pootwierane swoje, powiedzmy, jakieś tam systemy ratalne, albo chcemy zajrzeć, co tam słychać w wiadomościach, ewentualnie zarejestrować osobę, jeżeli mamy taką okazję i przedstawić nasz biznes. Zapraszam serdecznie, aplikacja chodzi, ja jej używałem. Gorąco zapraszam, bo jest to bardzo duża wygoda w miejscach, gdy nie mamy dostępu do komputera stacjonarnego, laptopa, etc. No to przechodzimy konkretnie do prezentacji, drodzy Państwo. Jak mówią, wszystko się zaczęło od koła. Podobno wymyślili je Inkowie. Niech tak będzie. Nie nam się z tym, proszę Państwa, tutaj wadzić, kłócić. Ja przyjmuję, że wymyślili Inkowie, a i takim wzorem było Słońce, bo Słońce to jest taki wielki okrąg i się zaczęło, proszę Państwa, bo życie kołem się toczy, technologia kołem się toczy i pojazdy kołem się toczą. I tu mamy takie proste przykłady, no jak już to koło wymyślili, to mamy jakieś tam protoplastę rowerów, widzimy jakiś tam wóz do przewożenia osób, towarów i mamy dzień dzisiejszy, proszę Państwa, i to, co mamy na dzień dzisiejszy. Ale
W roku 1914, to jeszcze był czas carskiej Rosji, była taka rosyjska fabryka słodyczy Enimen i ona dla urozmaicenia sprzedaży swoich produktów wystawiała tam w środku takie prace, kartinki artysty, który przedstawił wizję, proszę Państwa, transportu za 200 lat. No i widzimy tutaj, zobaczmy sobie, jakiś tam tramwaj latający, tu jakiś tam batyskaw, czy gondole tam z jakimiś pasażerami, ale również tutaj w tym miejscu jest zaznaczona taka konstrukcja nośna i na niej wyniesiony tam powiedzmy tramwaj i on się porusza na drugim poziomie. No wszystko jest cudownie wspaniale, tylko że nasz artysta pomylił się, proszę Państwa, nie o 200, ale o 100 lat przyspieszyła ta technologia. Związane to było przede wszystkim z tym, co się działo na świecie. Potężny rozwój technologiczny, dwie wojny światowe, podział na żelazną kurtynę i inne rzeczy takie geopolityczne, to wszystko spowodowało to, że ten ruch, że transport po prostu stał się jeszcze jak w latach 30., tam 50. był to jakiś tam wielki luksus samochód, to w tej chwili jest to normalne nasze narzędzie do pracy. I widzimy dzisiaj skutki tego, bo dzisiaj nadprodukcja aut jest na całym świecie, tylko drugi jest coraz mniej, proszę Państwa, i związane z tym są naprawdę ogromne problemy. Widzimy tutaj kilka przykładów takich dróg zatłoczonych na Bliskim Wschodzie, ale tu mamy taki fantastyczny przykład takiej drogi stanowej między USA a Meksykiem. W rzędzie pięknie poustawiane samochody, grzecznie poruszają się do przodu i zobaczcie Państwo, ile tych pojazdów jest. Ta sama sytuacja dotyczy również transportu morskiego, ponieważ na naszych oceanach, morzach, jak również takiej żegludze śródlądowej jest tych barek, statków i etc. pojazdów takich morskich naprawdę niezliczonej ilości. Ja miałem nawet kiedyś okazję rozmawiania z kolegą, który zajmuje się sprzedażą paliw, to powiedział, że gdyby w rzędzie ustawiono wszystkie statki na oceanie, to nawet by się tyle samochodów na autostradzie nie zmieściło, co jest. I to się wiąże z kolejnymi problemami współczesnego świata, że te wszystkie trasy, zarówno morskie, jak i lądowe, są przeciążone. Ale proszę Państwa, człowiek buduje, stara się wykonać jak najlepsze te drogi, żeby ta komunikacja nasza była wygodna, bezpieczna, ale natura się o swoje bije. Kilka takich przykładów, być może skrajnych, ale które występują. Więc mamy tutaj fantastycznie wybudowane na najwyższym standardzie światowym drogi na Bliskim Wschodzie. Widzimy, że tam naprawdę to jest produkt pierwszej kategorii. Mieliśmy okazję też w Emiratach takimi drogami podróżować. Niemniej tam problemem są burze piaskowe. Natomiast w naszej strefie klimatycznej coraz bardziej mamy tutaj problem z lokalnymi podtopieniami, bo ze względu na zmieniającą się aurę pogody i klimat, te nawalne deszcze, podtopienia są rzeczą taką dzisiaj dosyć często spotykaną. Natomiast z zupełnie innymi problemami borykają się nasi współmieszkańcy naszej planety na północy, czyli mówię tutaj Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja, jak również Szwecja, Norwegia i te kraje, wszystkie Skandynawii Północnej. Więc mamy pierwsze problemy, które musimy rozwiązać w XXI wieku i próbujemy rozwiązywać, to jest przeciążenie transportowych i ich zabezpieczeń. Natomiast kolejnym przykładem i kolejną bolączką naszych czasów jest również to, że ze wzrostem pojazdów samochodowych, transportu, wydobycia przez to przemysłu i paliw takich kopalnych, rośnie nam również zanieczyszczenie środowiska. I to jest kolejna bolączka, nad którą dzisiejsi naukowcy, inżynierowie i cały świat współpracuje. Drodzy Państwo, w dzisiejszych czasach, czyli w wieku XXI, to, że my mamy auta na przykład, które poruszają się za pomocą energii elektrycznej, to jest, żebyśmy sobie zdali sprawę, to nie jest nic już jakiegoś takiego wielkiego, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że tą energię, którą na dzień dzisiejszy uzyskujemy, to nadal w większości uzyskujemy z takich naturalnych kopalin, czyli z węgla, gazu, oleju, ropy naftowej, energii jądrowej,
z wodoru i zaledwie 2-3% z odnawialnych źródeł energii. Zapotrzebowanie jest ogromne energii, dlatego że wzrasta po prostu konsumpcjonizm. To też jest pułapka, która nas czeka niebawem i już to się dzieje, czyli mamy ogromne farmy wiatrowe, mamy ogromne farmy fotowoltaiczne, ale drodzy Państwo, na razie ich wydajność jest po prostu dużo mniejsza, jakbyśmy sobie jeszcze tego oczekiwali. No, naukowcy pracują nad tym, ale jeszcze przed nami daleka droga. Niemniej robimy jakiś tam krok, ale ten krok też nie może wyglądać jak tutaj na tym przykładzie, bo to jest znowu taka skrajność, widzicie drodzy Państwo, cudowne tereny górskie, poprowadzona droga między wzgórzami i wypełniona cała panelami fotowoltaicznymi. Więc ja nie chciałbym powiedzieć, mówiąc szczerze, za kilka lat czy kilkadziesiąt lat się w takim środowisku też poruszać i żyć. Czyli kolejny program, zużycie energii elektrycznej jest przed nami. Mamy różne rodzaje transportu. Transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, mamy takie transporty lokalne, czyli tutaj mamy tak zwany funikar, to są takie kolejki górskie, które są wykorzystywane w takich terenach trudno dostępnych. Mamy przeprawy przez jakieś rzeki, jakieś tam doliny, gdzie płyną wody, proszę Państwa, ale to są wszystko transport, to jest wszystko transport, który jest zasilany energią zewnętrzną, czyli te silniki, które napędzają, to nie są ich własne motory napędowe. W XXI wieku i w XX już próbowano wynieść transport na drugi poziom, robili to również Niemcy w latach 20. Ja kiedyś pokazywałem taki slajd nad taką rzeczką, on do dnia dzisiejszego ten tramwaj się porusza. Natomiast chińscy partnerzy, przedstawiciele też wyprowadzili już taki prototyp transportu na drugi poziom. Widzicie tutaj taki tramwaj, ale proszę zobaczyć, jaka potężna konstrukcja to jest stalowa, jakie to wszystko jest materiało i energochłonne i po prostu nie uzyskało to aprobaty w świecie wewnętrznym. Kolejny przykład, kolej magnetyczna. Potężne konstrukcje żelbetowe, tysiące stali, materiałów wykonanych, to jest bardzo droga technologia. Zobaczcie Państwo tego malutkiego człowieczka, który sobie tutaj wykonuje swoje prace. Jak to jest wszystko skomplikowane, jakie to wszystko jest materiałochłonne. I ta kolej w tej chwili jest wykorzystywana na bardzo niewielkim stopniu. Ale w XX i XXI wieku znalazło się kilka osób, które miało znaczący wpływ na to, aby, proszę Państwa, ruszyć tą naszą cywilizację do przodu i między innymi był to pan Aleksander Ford, Gustav Eiffel, Konstantin Ciołkowski i Aleksander Junicki. Tych kilku wizjonerów, pan Aleksander Ford to przede wszystkim osoba, która była właścicielem firmy General Motors, produkująca samochody Fordy, ale to też osoba, która wymyśliła taśmę produkcyjną do produkcji aut i przez to one się stały dużo tańsze. Konstanty Ciołkowski to jest naukowiec, który żył na przełomie wieku XIX i XX i on był twórcą kosmizmu radzieckiego. Natomiast Gustav Eiffel to jest przedsiębiorca, inżynier budowlany, który tworzył konstrukcje zarówno stalowe, jak i żeliwne i taką jego najsłynniejszą budowlą jest wieża Eiffel, która została wybudowana w roku 1900 na tamtejsze Expo. Z tych nieodpartych źródeł wiedzy i doświadczeń swoich poprzedników pan Aleksander Junicki, prezes naszej firmy, twórca nowego transportu na świecie, czerpał wielkimi garściami i stworzył nową technologię, drodzy Państwo, technologię transportu strunowego. I tych czterech panów miało ogromny wpływ na to, co się wydarzyło w XX wieku, a pan Aleksander Junicki będzie miał ogromny wpływ na to, co się stanie w XXI wieku. Bo cóż, no pan Aleksander Junicki wypowiedział takie znamienite słowo, credo, jak ja to mówię, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. To jest pan Aleksander Eduardowicz Junicki,
główny konstruktor naszej firmy Skyward Unicki Strike Corporation. Pan Unicki jest twórcą nowego transportu, transportu strunowego. Technologię tą opracowywuje od blisko 40 lat. Jest twórcą kilkudziesięciu patentów na świecie, jak również grantów robionych dla ONZ-u. I to, co jeszcze 200 lat temu wydawało się artyście science fiction taką wizją, macie Państwo tutaj na tych dwóch slajdach pokazane jako rzeczywistość. Tu mamy dwa typy pojazdu i dwa rodzaje konstrukcji, po której to jest prowadzone. Unibike 4621 na konstrukcji takiej półsztywnej, widzimy ją tutaj. I Unicar 4433 to jest pojazd wieloosobowy, taki hybrydowy, który porusza się po naszej kratownicy i on zarówno może się poruszać, po tej kratownicy się mogą pojazdy na dolnej szynie, jak i na górnej. Zobaczycie to w dalszej prezentacji. Konstrukcja szyny, niezależnie od wykorzystywanego transportu i rodzaju konstrukcji nośnej, jest wszędzie taka sama. Tylko po prostu ma różne zastosowania. Czyli nasada główna szyny to jest stalowa. Wewnątrz korpusu mamy, proszę Państwa, strunę, to są metalowe pręty naprężone pod naprężone i zespawane pod napięciem elektrycznym bez delatacji. Tu nie ma nigdzie delatacji, to jest jedna konstrukcja nośna, taka ciągła. Wewnątrz mamy beton, który jest również opatentowany. Jego zadaniem to jest wzmocnienie ścian, konserwacja, jak również uzyskiwanie takiego niskiego stopnia hałasu. I niezależnie od konstrukcji, tak jest ta nasza szyna wykorzystywana. Widzimy tutaj kilka przykładów wykorzystania właśnie konstrukcji, które są oparte o budowę strun. Czyli mamy tutaj tak dla przykładu wieżę w Dubaju, która jest no, blisko tam 850 metrów. My jak byliśmy w ubiegłym roku, proszę Państwa, w roku 2019, byliśmy na szkoleniu tam 3D Coaching and Business. Byliśmy tam z grupą naszych liderów na tej wieży, naprawdę coś niebywałego, muszę Wam powiedzieć. A jeszcze jest zamysł, że oni w roku chyba przyszłym będą budować wieżę, która będzie miała 1000 metrów. Najwyższy budynek na świecie. Natomiast tu mamy pięknie pokazaną konstrukcję, tą taką kratownicę, taką, która jest dużym odzwierciedleniem tego, co my robimy w naszej eskapadzie. Konstrukcje strunowo-betonowe, kolejny przykład wykorzystania. Ja mogę tu Państwu powiedzieć, że mam dosyć takie spore doświadczenie z tym materiałem, bo w życiu swoim przeszło 22 lata, prowadziłem firmę budowlaną i wielokrotnie miałem do czynienia z tymi materiałami, produktami. One się cechują tym, że na dosyć dużych rozpiętościach mogą bez podpory być po prostu wykorzystywane jako strop, bo mają dużą sprężystość i takie właściwości na rozciąganie. Również konstrukcje sprężone. Widzimy zastosowanie tutaj mostów, że to są już dużo lżejsze konstrukcje, proszę Państwa, ale widzimy też bardzo tutaj takie, o widzicie, liny, które sprężają to wszystko i to ma wszystko wykorzystanie w konstrukcjach tych takich lżejszych. Natomiast jeżeli porównamy budowę mostu, nawet tego w konstrukcji takiej strunowo-betonowej, tak jak tutaj widzimy, do naszej konstrukcji, która jest prowadzona, drodzy Państwo, na słupach, na podporach, gdzie wykorzystując nasz transport, zarówno towarowy, jak i osobowy, bo mamy w ofercie dwa rodzaje transportu, to przy wybudowanej infrastrukturze możemy mieć nawet przepustowość do 50 tysięcy osób na godzinę. Także jesteśmy tutaj wielką konkurencją dla już istniejących technologii. Nasza technologia oparta jest o budowę strun, czyli mamy podpory, które mamy zakotwione w gruncie. Nieważne jaka jest topografia terenu, proszę Państwa, czy to jest woda, góra, morze, czy to jest jakiś tam bagno, czy tam lód. To nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ konstrukcja jest zrobiona na podporach, natomiast stężenie, to co tutaj widzicie, jest nawet do 5 km. No.
Nasz transport jest, proszę Państwa, wybawieniem dla dzisiejszego transportu tradycyjnego, ponieważ cechują go następujące właściwości. My jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy na drugim poziomie. Jesteśmy tani, bo naprawdę nasze koszty budowy naszego transportu to są i linii naszych technologicznych to są po prostu w niewielkim stopniu do tego, co się wyrabia w tradycyjnym budownictwie. Możemy zarówno przewozić towary, jak i ludzi. Zobaczmy tutaj na następnym slajdzie, mamy dokładny przykład tego. Widzimy, że tutaj górą sobie jadą przykładowo transporty towarowe, tak zwane unikonty. Natomiast tutaj w dolnej części możemy również przetransportować pasażerów i osoby. Zdjęcie z realu zrobione w roku 2018 na targach takich Inotrans, to są targi takie, które są branżowe. No w roku 2020 się nie odbyły, bo one cyklicznie co dwa lata się wydarzają. Niemniej macie tutaj Państwo pokazany sposób wykorzystania i różne przekroje tych naszych strun, jak one w zależności od zapotrzebowania są, będą konstruowane. Trzy rodzaje transportu. Sztywny, kratownica, czyli eskapada i uginająca. Oczywiście te wszystkie transporty są kompatybilne. I znowu mamy zdjęcie z realu Marina Horka. Dwa rodzaje transportu Unibus U4-210 i Unibike U4-621. Proszę Państwa, ja w roku 2018 miałem okazję jechać tymi pojazdami w Marinach Horce. Wszyscy uczestnicy z roku 2019, którzy byli na ekofestiwalu, mieli okazję się przejechać. Natomiast w roku 2018 na 7 tysięcy uczestników ekofestiwalu z całego świata 10% miało taką możliwość. Ja należałem do tych szczęśliwców. Miałem okazję jechać tym pojazdem Unibus U4-210 po tej linii. Tu taka ciekawostka jeszcze jest dla osób, które są nowe. Mianowicie ja jak jechałem tym pojazdem w roku 2017, to on był zrobiony tutaj na takiej kratownicy. I tu były jakieś tam wsporniki stalowe i wewnątrz taka kratownica wzmacniająca. Natomiast Panie Nicki rok później chyba przeliczył, że jak gdyby ten SUV wzmocnić, drodzy Państwo, czyli dodatkową obudową, wypełnić go tym betonem specjalnym, to nośność pojazdu, która była wtedy przewidziana na 700 kg, wzrastała do 1500. Więc prosty zabieg, niskoekonomiczny, a wydajność dwukrotna. Więc widzicie Państwo, jak ci nasi inżynierowie we współpracy z Panem Nickim myślą o naszej przyszłości. Doskonałą cechą naszego transportu również jest to, że my jesteśmy kompatybilni, proszę Państwa. My możemy wybudować naszą trasę już w istniejącej infrastrukturze i spowodować to, że bez jakichś tam wielkich konstrukcji budowlanych możemy ten budynek, możemy ten transport zastosować, że on będzie przechodził przez budynki. Czyli jest to przygotowane już na przykład do jakichś tam linii metra, dworców kolejowych, centrów handlowych. Czyli problemy, które rozwiązuje i które mamy do rozwiązania, to jest tak. Przeciążenie transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. I na to odpowiedzią jest transport strunowy. Drodzy Państwo, pierwsi konstruktorzy samochodów byli szczęśliwi, że w ogóle takie skonstruowali. Natomiast nie zwracało się wtedy zbytnio uwagi na taki czynnik jak zwany jak zużycie paliwa albo energii. Dzisiaj jest to jeden z głównych elementów, bo wiecie jakie są wyśrubowane normy zanieczyszczenia środowiska i ochrony środowiska. I nie umyka to również transportowi samochodowemu, kolejowemu czy morskiemu. Ale wróćmy do samochodów. Sytuacja wygląda następująco, że im większa prędkość, tym wzrasta większy opór powietrza, a za tym wzrasta zużycie paliwa. No i takie przeciętne samochody tam na poziomie takich naszych samochodów osobowych mają tam zużycie na poziomie 0,4, natomiast bolidy, te takie rasowe auta, to co lubią tygrysy, jak ja to mówię, mają zużycie na poziomie 0,2, ale tam ten współczynnik powietrza ma zupełnie inne zastosowanie, przede wszystkim, żeby ten samochód dociskał, bo gdyby tego nie było, to mógłby nam odfrunąć.
Ale proszę Państwa, ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie, nasze pojazdy mają fantastyczne opływowe kształty i tak zwany czynnik oporu powietrza u nas jest na bardzo niskim i znikomym poziomie, bo jeżeli weźmiemy nasze cudo, nasz high speed Unibus 4365, pojazd, który w przyszłości i niedalekiej przyszłości będzie jeździł z prędkością 500 km na godzinę, to on ma współczynnik oporu powietrza na poziomie CX0065. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda w stosunku do naszej konkurencji CX04. To jest tylko pieśń marzeń, żeby oni mogli coś takiego osiągnąć. A my to już mamy. To już jest wszystko osiągnięte, sprawdzone, opatentowane. Również to, że my mamy na drugim poziomie, że mamy ten współczynnik oporu powietrza pominięty, wiąże się z tym, że to jest niewielkie zużycie paliwa i zobaczcie Państwo, przy 100 km na godzinę na 14 pasażerów my zużywamy zaledwie 3 litry paliwa. A na jednego to wychodzi dosłownie szklanka. No więc proszę Państwa, o czym mowa? Wiecie, w którym jesteśmy miejscu? My jesteśmy w najlepszym miejscu, w najlepszym czasie na świecie, jaki tylko możemy być. Raz, że mamy ochronę środowiska, niskie zużycie i fantastyczną technologię, którą za chwilę będzie chciał pochłonąć i pożerać cały świat. Kolejne zdjęcie z realu, proszę bardzo, Unibike U4621. Ja mówię, że on sobie na takich dwóch cieniutkich strunach, bo ja to widziałem w realu, to tak jak dwie paczki zapałek byście Państwo połączyli, to jest mniej więcej takiej wielkości. I on dźwiga tutaj 1500 kg i porusza się w terenie miejskim czy zabudowanym z prędkością do 150 km. Gdzie to dzisiaj przy dzisiejszym natężeniu ruchu można osiągnąć? Nie ma takich szans. Wiele osób się może zastanawiać, jak to jest, że czy ten transport jest bezpieczny, jakie tam są parametry i tak dalej. Otóż proszę Państwa, nasze koła napędowe to są jednocześnie silniki i motory hamujące. Natomiast do tego mam jeszcze doskonały system przeciwwykolejeniowy. To wszystko jest opatentowane, to wszystko jest certyfikowane. Możecie być zupełnie spokojni, że pan Junicki i cały sztab inżynierów nad tym pracują. Wracamy do transportu takiego, który na dzień dzisiejszy mamy i możliwości wykorzystania dróg. Więc widzicie, że budowa dzisiejszych dróg, autostrad, czy nawet tam jakichś przejazdów kolejowych, to wiąże się z ogromnymi kosztami, a przede wszystkim z zabieraniem ziemi uprawnej, lasów, łąk, proszę Państwa. I to wszystko wiąże się z ogromnymi kosztami. Kilka przykładów. Dwa weźmiemy sobie takie jakieś, wybierzemy. Ja bardzo chętnie mówię o koszcie kapitału, bo to jest to, co interesuje inwestorów, a przecież przede wszystkim jesteśmy tutaj inwestorami, drodzy Państwo, wszyscy to widzimy. Nasz transport Skyway jest zaznaczony na zielono i mamy kilka tam tramwaje, samochody, lotnicze, metro, kolej linową, etc. Mamy kilka tych rodzajów transportu. I teraz coś Państwu powiem. Budowa bieżąca 1 km transportu strunowego w zależności od zastosowania, czy mówimy o uginającym się, sztywnym, czy tej naszej eskapadzie, kształtuje się od 8, no ta ósemka to mi słabo wyszła, od 8 do 3 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast, gdy weźmiemy do tego, proszę Państwa, na przykład tutaj metro, to tutaj już mamy od 100, ten pisak słowo pisze. No to muszę Wam powiedzieć. Od 100 do 140 milionów za kilometr. Nie chcę pisać. Za kilometr bieżący. Natomiast to, co interesuje inwestorów jeszcze bardzo mocno, to jest oczywiście stopa zwrotu. U nas stopa zwrotu jest na poziomie około 7 lat. Na takiego metra już wejdziemy skrajność nawet do 40. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze przepustowość, drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej, weźmiemy sobie przepustowość jeszcze, tak? To my przy wybudowanej infrastrukturze możemy przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę, natomiast takim naszym konkurentem małym jest metro moskiewskie, którego przepustowość
W tej chwili wiąże się na poziomie 8-10 tysięcy osób. Czyli widzicie, drodzy Państwo, jak my wyglądamy w stosunku do konkurencji, a konkurencja do nas. Kilka rodzajów pojazdów, mamy ich 7, to są pojazdy osobowe, od najmniejszego Unividu, to jest taka nasza taksówka, do naszego cuda technicznego Unilota, jak my go nazywamy, Unibusa U4365. Ten sobie tutaj podróżuje z prędkością do 120 km na godzinę, natomiast ten nawet do prędkości 500. Ale niemniej bardzo wielką dumą i osiągnięciem naszych inżynierów jest, proszę Państwa, transport towarowy, bo tu mamy główne uderzenie od naszych radzkich inwestorów, którzy są bardzo zainwestowani, że mamy pierwsze projekty podpisane na wykonanie takich linii. I Unikąd powstał zaledwie 1,5 roku, to była bardzo tytaniczna praca pana Janickiego i zespołu inżynierów, transport do przewozów sypkich i paczek, coś takiego jak u nas te iPosty, coś w tym rodzaju. Kolejne zdjęcie, takie już fotomontaż, widzicie Państwo sposób wykorzystania, że górą idzie transport towarowy, dołem osobowy. Natomiast mamy również system morski, który mogliście zobaczyć sobie wcześniej na tym pierwszym filmie, który pokazywałem. Firma posiada ponad 80 patentów, różnych certyfikatów, no i takim certyfikatem, który świadczy o tym, że pracujemy w najwyższych standardach, jest ISO 9000-2015, jednostką certyfikującą był tutaj Turingen, natomiast uzyskaliśmy ją 25 lutego 2018 roku. Mówiłem o patentach. Drodzy Państwo, możecie być spokojni, jeżeli to są nasi nowi inwestorzy. Mamy patenty na naszą technologię zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach, także śpijcie spokojnie. Jesteśmy tutaj mocno zabezpieczeni. Nowa rzecz, nasza SO plaża o powierzchni 9000 m2. To jest budynek nowy, w połowie roku 2019 przekazany do użytku. On się znajduje w centrum Mińska, w stolicy Białorusi. To jest zrobione z kilku powodów, ten budynek. Przede wszystkim tu są przeniesione działy projektowe, proszę Państwa, działy te zarządzające, ale też po to, żebyśmy my chronili naszą technologię, bo nasza technologia to nasze pieniądze. Budynek, który wynajmujemy w Mińsku, mam nadzieję, że za kilka miesięcy, może kilkanaście, będzie naszą własnością. Tutaj znajduje się dział marketingowy. Natomiast mamy jeszcze jeden budynek, taki biurowo administracyjny, projektowy. To jest nasz budynek, który mieliśmy wykupiony do połowy 2019 roku. Później pan Janicki dokupił drugą część z podobnych względów, żebyśmy po prostu oszczędzali pieniądze, bo własne to własne, zapłacimy raz, nie trzeba wynajmować i przede wszystkim ochrona naszych technologii, drodzy Państwo. 3 zakłady produkcyjne, nasza duma, gdzie produkujemy 11 typów naszych pojazdów. Naprawdę pracują tutaj specjaliści z najwyższego klucza, można powiedzieć, dobierani i z najnowszych maszyn. Mamy maszyny z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych i z Włoch do obrotu. Miejsce naszego ekotechnoparku, tak wyglądało w roku 2015. Już po rekultywacji terenu. Był to kiedyś teren poligonu dla pojazdów takich opancerzonych, czołgów. Uzyskaliśmy to za darmo od pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki z Białorusi. Natomiast to jest makieta komputerowa, jak ten ekotechnopark miał być zagospodarowany, a tak on wygląda w roku 2019. Byłem tam 3-krotnie, muszę Państwu powiedzieć, na dzień dzisiejszy ekotechnopark jest również wizytówką turystyczną Republiki Białoruskiej. To, co tutaj widzicie, to są zdjęcia z realu, pokazujące, bo my mamy w tej chwili wybudowane 6 linii, zarówno 4 do transportu osobowego i 2 do transportu towarowego. Budowana jest też taka linia, w tej chwili powstaje do testowania tych unikontów, proszę Państwa, do tego ciężkiego transportu ponad 40 ton.
A tu mamy sposoby wykorzystania właśnie tego uniwidu. Ja go widziałem, jak ten pojazd sobie śmigał na takiej cieniutkiej strunie, praktycznie jak palec. Tutaj mamy pokazane wykorzystanie zarówno do transportu materiałów, tych paczek, jak tutaj ten taśmociąg do sypki. Natomiast to jest dobry przykład, żeby się Państwo zobaczyli, o co chodzi w tej naszej filozofii całej, bo zamiarem i głównym założeniem pana Nickiego jest to, żeby wynieść ten transport na drugi poziom, przez to, aby nie zabierać terenów rolniczych, terenów, proszę Państwa, do uprawy tam zbóż, sadów, lasów, tylko ograniczyć to w jak najmniejszym stopniu. I widzicie, że tutaj na dole, w tych naszych sadach, w Marina Horte, przechadzają się turyści, natomiast w górnym poziomie jedzą sobie pojazdy. Miejsce szczególne to jest stacja dokowania i stacja odpoczynku, bo tak to się nazywa. Na tym poziomie zarówno dokują pojazdy, jak i na wyższym poziomie dokują, ale mam tu również taki taras widokowy na tej głównej części. Fajny, zagospodarowany, roślinność, ławki, można sobie tam spokojnie posiedzieć, odpocząć, poczekać. Natomiast tutaj na parterze, drodzy Państwo, jest Muzeum Technologii Strunowej Skyway. Od deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego, jaką przeszedł pan Winicki. Byłem tam w roku 2018, no po prostu klękajcie narody, no coś fantastycznego, o tym za chwilę. Nasza przyszłość, Centrum Innowacyjne w Szardży. Tutaj skupiamy w tej chwili swoje siły największe, bo tu jest największe zaangażowanie naszych inwestorów, inwestorów z Bliskiego Wschodu. Mówimy w tej chwili o inwestorach ze Stanów Emiratów Arabskich, z Emiratu Szarda. Tu mamy pokazane rok 2019. Za chwilę będziemy mieć możliwość zobaczenia nowych zdjęć, bo było już tam kilka osób i porobiło nowe fotografie, ale one muszą uzyskać autoryzację firmy. Drodzy Państwo, dopiero będziemy je puszczać dalej i zobaczycie, jak my już jesteśmy daleko zaangażowani. Niemniej naszą budowę odwiedził pod koniec roku 2019 roku Emir Szardy i można to sobie zobaczyć również na filmach takich na YouTube. Wcześniej pokazywałem Państwu Eco House Dom. To jest jedno z zadań, które mamy takie współistniejące z naszym transportem strunowym. Mianowicie tutaj to jest nasza przyszłość, budowa takich ekodomów i miast linearnych, które tutaj widzicie Państwo, czyli wykorzystanie transportu strunowego zarówno na drugim poziomie, na tych wyższych partiach do takiego powiedzmy jakiegoś tam międzymiastowego, natomiast na dole do poruszania się po całym okręgu, tam powiedzmy miejskim. Bo zamysł jest taki, żeby ten transport był tak kompatybilny, tak przyjazny, żeby w ciągu 5-10 minut dojść sobie do przystanku i dojechać w każde miejsce miasta, czy tam miejscowości, do której chcemy dojechać. Reasumując, transport strunowy, innowacyjny, nadziemny, bo mamy wysokość od 5 do 150 metrów, z wysoką prędkością, pojazdy towarowe z prędkością do 120 km, pojazdy osobowe nawet do 500. Ekonomiczny, widzieliście Państwo. My, koszt naszego wybudowania 8 do 3 miliony dolarów. Poza tym będzie to bardzo też korzystne, jeżeli chodzi o przewóz osób. Łatwo integralny, bo się integrujemy z dzisiejszym środowiskiem transportowym, czyli tam koleją, metrem, etc. No i przyjazne środowisko, bo my przede wszystkim używamy energii ze spalania śmieci, z produkcji słonecznej, wodnej i to jest jeden z działów, którym zajmuje się nasza firma. Projekt powstał w roku 1978, ponad 40 lat temu, proszę Państwa. Jesteśmy w roku 2021 już, czyli to mamy już tak zwaną implementację, czyli dostosowanie naszego transportu do wymogów tego, którego żądają nasi klienci, jak również te wszystkie sprawy certyfikacyjne i cywilizacyjne. Lekko nas przyhamowała pandemia, ale to tylko wyszło nam na dobrze, bo zmieniliśmy sposób montażu i skręcania tej,
tych naszych podpór, mówię tu o Bliskim Wschodzie, okazało się, że spawy przy tamtejszych temperaturach by nie wytrzymały 100 lat, natomiast pan Junicki opracował w kilka miesięcy nową technologię łączenia za pomocą śrub. Mamy również możliwość wykorzystania naszego transportu na 100 lat, a obniżyliśmy przy okazji koszty budowy o cały $1 000 000. No więc, drodzy Państwo, no, widzicie, gdzie jesteś? Jesteśmy w 14 etapie, cały czas w pierwszym podetapie. Proszę Państwa, on się ściągnie długo, bo on się ciągnie od roku 2019. Natomiast w międzyczasie mieliśmy kilka takich fantastycznych promocji, które nam firma udzieliła. O tym też powiem za chwilę. I my technologicznie jesteśmy do przodu, tylko jeszcze finansowo musimy troszeczkę tutaj ponarkanie. Więc wszystko przed nami, drodzy Państwo. I następnym krokiem to jest już, wiecie, to jest już koniec. Ale ja zapraszam w tej chwili na chwilę przerwy, zobaczymy sobie drugi film i przejdziemy do wiadomości. Chciałem Państwu tylko nadmienić, że ten film ma największą ilość odsłon na świecie, bo naprawdę pokazuje tutaj całą retrospekcję naszej technologii.
No więc przechodzimy do rzeczy bieżącej. Witam w wiadomościach. Ja chciałem Państwu tylko przekazać informację taką dla osób nowych, które nie wiedzą, że przekazujemy tylko i wyłącznie informacje, które są autoryzowane przez naszą firmę i zarząd RSW, jak również zarząd SVC. Czyli lecimy po kolei. Drodzy Państwo, firma nasza dla osób, które zajmują się propagowaniem naszej firmy, zorganizowała zakupy świąteczne. Jest to dwa takie zestawy, w którym możemy kupić notatnik, długopis, tam pendrive, etc. W cenie 35 i 30 dolarów, jeden zestaw mniejszy, drugi większy. To są takie zestawy upominkowe dla osób, które zajmują się przede wszystkim rozwijaniem naszego biznesu jako prasy, ale również jako taki podarunkowy. Niemniej musicie tutaj zwrócić uwagę, że zamówienie jest dopiero od dniu 3 sztuk. Więc gorąco zapraszamy osoby, które chcą pokazać, że są z firmą, że ten cały element wizerunkowy wygląda bardzo dobrze. Rzecz, która jest niezmiernie ważna, którą Państwu przekazuję co dwa tygodnie, tezy z webinarium pana Aleksandra Suwodojewa. Teraz mamy z dnia 23 grudnia i proszę Państwa, to są informacje rzetelne. Tutaj nie ma żadnego czarowania, że będziecie za dwa miesiące czy za pół roku będziecie milionerami, że już mamy 100 projektów adresowych, proszę Państwa, do wykonania. Nic z tych rzeczy. Ja opieram swoje wiadomości przede wszystkim na teza, które przekazuje pan Aleksander Suchodojew. I one są kilka dni wcześniej przez niego prowadzone na webinariach, natomiast widzicie, jakie on ma przebicie, jaką ma wagę w firmie, że później są również publikowane w naszych biurach osobistych. Ja gorąco zachęcam Was, żebyście czytali tutaj, bo stąd dowiecie się o wszystkim. Bo ja wczoraj miałem taką historię, proszę Państwa, że mało nie wyskoczyłem, jak to mówią kolokwialnie, z butów. Otóż, na jednym z naszych forum na Skype'ie nasz kolega napisał, że 14 etap się ciągnie tak długo, bo 15 etap jest już sprzedany. Proszę Państwa, nie wiem skąd te informacje, nie wiem kto sieje taki defetyzm, takie bzdury. Mówię to naprawdę takim językiem dosyć ostrym, bo to psuje nasz biznes. My jesteśmy w biznesie, który jest, proszę Państwa, biznesem średnio i długoterminowym. I nie da się czegoś zrobić. Przecież zdajcie sobie sprawę. Junicki, pan Aleksander Junicki mówi wielokrotnie, że my jesteśmy na najbardziej skorumpowanym rynku na świecie, bo to jest rynek paliw i transportu. A my jesteśmy dla nich ogromnym zagrożeniem. Powtarzam Wam to po raz już tysięczny i będę mówił za każdym razem. Nie da się czegoś stworzyć nowej technologii w jeden rok. To, co było w założeniach tych 15 etapach, 1-15, gdzie mamy teraz etap 14, to, co było założone, a co jest zrobione dzisiaj, to jest niebo a ziemia, bo my mamy tyle rzeczy zrobionych więcej, jak było w założeniach, że tylko powinniśmy się cieszyć. My jesteśmy, drodzy Państwo, udziałowcami technologii. I zrozumcie to, że ja wiem, że każdy by chciał wczoraj wpłacić, nie, dzisiaj wpłacić, a wczoraj odebrać. Tak się nie da. I proszę tutaj wszystkie osoby, które są na dzisiejszym webinarze, aby przekazały swoim partnerom, że nie będzie czegoś takiego jak odkupy, że akcje będą sprzedane w tym roku. Nie, nie ma. Jeżeli coś będzie takiego, dowiecie się jako pierwsi, bo my mamy informacje również poza te, które dostarczane są w naszych biurach, bo przecież jesteśmy grupą liderską i do nas docierają jeszcze informacje z wyprzedzeniem. Jest to na prośbę moich przyjaciół z Niemiec. Pozdrawiam serdecznie. Ta informacja przekazuję, bo dzisiaj też miałem telefon, żeby to przekazać. I drodzy Państwo, powtarzam Was jeszcze raz. Najpierw trzeba zakończyć 15 etap. Certyfikować, otrzymać pierwszą dywidendę za wykonany jeden projekt adresowy albo celowy. Dopiero wtedy będzie możliwość wejścia na giełdy zewnętrzne,
i otrzymania do tego wypłaty z naszych akcji albo udziałów. Natomiast jeżeli chodzi o dywidendę, to jest zupełnie inna sprawa. Bo wielokrotnie na spotkaniach swoich pan Masłow opowiadał, a to jest prawnik naszej firmy, że nawet jak nie wybudujemy, drodzy Państwo, 1 kilometra trasy adresowej albo projektu adresowego, a firma będzie miała zysk, możemy uzyskać dywidendę. Czyli nic nie jest jeszcze przesądzone i my możemy taką dywidendę otrzymać w roku 2021 za rok 2020. Jeżeli chodzi o odkup akcji albo udziałów dla osób powyżej 75 roku życia, to też to będzie następować w momencie, kiedy firma będzie miała zysk, bo dywidendę, drodzy Państwo, i te wszystkie rzeczy, o których Wam wspominałem, będzie firma wykonywała z zysku, a nie z wpłat swoich inwestorów, bo byśmy stworzyli nic innego jak piramidę finansową. I chyba doskonale sobie zdajecie sprawę, że wpłaty ludzi i wypłacie ludzi, wpłaty osób i wypłatę pieniędzy innym osobom, z pieniędzy pozyskanych, to jest nic innego jak piramida finansowa. My nie jesteśmy żadną piramidą finansową, my jesteśmy nowoczesną, fantastyczną firmą z ogromną perspektywą, która w niedalekiej przyszłości, i niech tutaj sobie każdy tą niedaleką przyszłość przetłumaczy według własnego uznania i wiedzy, będziemy otrzymywać i dywidendy, drodzy Państwo, i będziemy otrzymywać pieniądze za nasze akcje. Jesteście tymi szczęśliwcami, jesteście wybrańcami losu, ja mogę wprost powiedzieć, bo wszyscy należymy, inwestorzy tutaj do projektu tego głównego. Bo pamiętajcie, że jak się zakończy projekt, projekt główny, ten 1.15, to nie będzie możliwości kupienia udziałów, drodzy Państwo, jak tylko na podstawie projektów adresowych. I teraz wyobraźcie sobie, że zbudowaliśmy kilka tras, ruszy lawina zakupów, a to jest tak pewne jak amen w pacierzu, ale to już mówię na własną odpowiedzialność, to Wam teraz tu przekazuję, tak? I będzie wiele osób, które będzie chciało się dostać do kupienia akcji głównych i tego nie będzie. Bo jak się zakończy koniec 15 etapu, na które było przewidziane 280 miliardów akcji, nie będzie do druku. To nie jest Facebook, to nie jest, proszę Państwa, nie wiem ten drugi jak się nazywa, Amazon, że oni będą dodrukowywać. Junicki powiedział wyraźnie, nie dodrukuje akcji głównych. A wszyscy udziałowcy projektu głównego będą mieli możliwość zakupowania projektów adresowych, ale na zupełnie innych zasadach, jak będą kupowali ci, to będą dopiero wchodzili w biznes. Także dajcie sobie na wstrzymanie, zrozumcie, że my tworzymy nową technologię i jak to wszystko będzie skonstruowane, zakończone, prawnie, finansowo, certyfikowane, to dopiero będziemy mówili o dywidendach i będziemy mówili o sprzedaży naszych akcji na giełdach zewnętrznych. Tyle wstępu. Pan Suchodojew przekazał kilka informacji. Ja przeczytam po 2-3 zdania, bo dojdziecie sobie Państwo do biur osobistych i to sobie odczytać. RSW, czyli ta firma macierzysta, pojawia się również w przyszłym roku po restrukturyzacji. Oznacza to, że w tej chwili jest tylko 2 kluczowych inwestorów. Mówimy o projekcie Skyway. Skyward Community, RSW. RSW jest firmą macierzystą pana Junickiego, Skyward Community jest firmą pana Junickiego i zarządu naszej firmy. I żadne inne fundusze i strony nie inwestują w technologię Junicki Strategic Transport. Czyli mamy 2 głównych inwestorów. RSW jest i SWC. Czyli wy jesteście państwo tymi wybrańcami, którzy są w tej firmie. Wszystko pozostałe, co było, jest zlikwidowane i nie ma. Firma cały czas pracuje nad brandem i nazwa Skyway będzie pomału wycofywana, bo ona się kojarzy i z motocyklami, kolejkami, jakimiś tam ośrodkami wypoczynkowymi, narciarskimi. Natomiast my będziemy od tej nazwy odchodzili z tego względu, że wchodzimy z tym nowym brandem na rynki światowe. Trwają prace na budowie z Szardy,
na tworzenie infrastruktury. Około 1 km dróg zostało już wyasfaltowanych. Trwa do wprowadzenie wody do zbiornika i tworzenie bezpiecznego Centrum Innowacji Skyway na najwyższym poziomie. Dalej, mamy informacje na temat, że trwają przygotowania do certyfikacji europejskiej, bo my mamy już część certyfikacji, proszę Państwa, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast robimy też certyfikację na Europę i cały świat. Budowa szarży przebiega zgodnie z planem, demonstracja technologii podczas Expo 2021. Bardzo ważna informacja. Najprawdopodobniej odbędzie się w Centrum Innowacji w celu optymalizacji i wykorzystania zasobów. Delegacje zainteresowane będą tutaj przybywały w konkretnym celu, aby omówić oferty dotyczące produktów UST. Czyli nie wiadomo, jak się jeszcze potoczą losy pandemii, drodzy Państwo, bo tego nikt nie wie. Natomiast to, co mamy zbudowane po prostu w szarży, pokażemy naszym inwestorom, jeżeli będzie Expo 2021. Bardzo dobrze. Ograniczamy koszty, idziemy do przodu. Pytania odnośnie kryptowaluty, bo tu jest wiele osób, które zajmują się tym rynkiem. Dodaj. UST i wszyscy wykonawcy ciężko pracują, aby wszystko działało w pierwszym kwartale 2021. Otrzymamy informacje wcześniej niż ktokolwiek inny. Dzięki funduszowi i udziałowi nasze struktury zostaną zachowane. Możliwe będzie również inwestowanie bezpośrednio przez platformę. O co to chodzi? Że jak już powstanie ta nasza ta kryptowaluta, ona już jest i powstanie platforma, my mamy część udziałów już, bo mogły sobie osoby wykupić. Natomiast będą też osoby, które będą mogły bezpośrednio poprzez zakup tych naszej kryptowaluty inwestować w platformę. I teraz informacja dla odkupu. Czy nastąpi odkup i dla jakiej grupy wiekowej? Mówi Pan Suchodolik. Nie wykluczam, że odkup nastąpi w 2021 roku. Spółka nie może odkupić inwestycji inwestorów, tylko zysków spółki. To, co ja Państwu przed chwilą mówiłem. Z płatności za projekty celowe, płatności za zamówienie inżynieryjne UST. Czyli jak my zarobimy, drodzy Państwo, to wtedy będziemy mieć możliwość prowadzenia, płacenia tej dywidendy i w przyszłości odkupu naszych akcji. Idziemy dalej. Przemówienie Jewgenija Kudraszowa, to jest nasz szef Skyward Community. Więc proszę Państwa, krótko, w kilku zdaniach, może większość czasu przeznaczyliśmy właśnie na Centrum Innowacji w Szarży, obserwowaliśmy tam rozwój, że ekofestiwal był na Białorusi, że dzięki zaangażowaniu naszych inwestorów i tysięcy osób, które się zaangażowały w projekt transportu strunowego, mamy efekty takie, że proszę Państwa, mamy już podpisane kontrakty te celowe i ta nasza ogromna praca i zaangażowanie inwestorów po prostu cały czas prowadzi nas do upragnionego celu. Dziękujemy Panu Jewgeniowi, poznaliśmy go osobiście jako grupa liderska. Fantastyczny młody człowiek. Powiem Państwu ciekawostką, że jakieś chyba pół roku temu nawet rozmawiał na temat transportu strunowego. Miał ogromny wykład, reportaż z Panem Brianem Tracy. Dla osób, które pracują w marketingu, to jest po prostu burk. Informacja, proszę Państwa, trudna dla naszych inwestorów, mianowicie od połowy grudnia, to się gdzieś zadziało w okolicach 19-20, nastąpiły problemy z płatnością kart Visa i Mastercard. Jest to taki jakiś problem cykliczny, który występuje, ale drodzy Państwo, nie musicie się tam jakoś mocno martwić, bo ja miałem takie sytuacje, że moi partnerzy też mieli problemy. Załatwiłem ten problem poprzez, mówię krótko, poprzez kryptowalutę. Zaciągnęliśmy Bitcoinem i dało się to wszystko ładnie poregulować. Natomiast wiem, że tutaj jest to dosyć kłopotliwa sytuacja dla osób, które nie mają do czynienia z rynkiem krypto. Moja bezpośrednia partnerka również wysłała
przelewem, pieniądze dosyć długo idą, ale mamy tutaj zapewnienie firmy, że jak my mamy te warunki ratalne, to one po prostu nie zostaną likwidowane. Wejdźcie do swojego biura, przeczytajcie, bo to jest dosyć ważna informacja. Życzenia od inwestorów, no bo to wiecie, podsumowanie ubiegłego roku. Jest taki fajny filmik w naszym biurze, możecie sobie go przejrzeć. Mnóstwo zdjęć, pozdrowień, zarówno filmowych, jak i zdjęć, drodzy Państwo. My również, jako polska ekipa, mieliśmy taką okazję złożyć te życzenia. Widzicie tutaj, prowadzili przed świętami, w takim okresie noworocznym, nasi koledzy z Estonii. Tu mamy pana Słowodojewa, naszą dyrektor Wołkową. Tu jest nasz prawnik Aleksander Masłow. No i mamy naszego kolegę, lidera ze Słowacji, Franciszka Solara. To naprawdę jest też ogromny lider, który, wielki lider, który wyprowadził i prowadzi grupy z Wietnamu, a wiecie, że Wietnamczycy w tej chwili są najbardziej prężną grupą na świecie. Nie ma prężniejszego. No i nasze trzy akcenty. Irenka Krakowiak, pozdrawiam serdecznie. Koleżankę, która była z nami w roku 2019 na Ekofestiwalu. Justynka Dubel, dzisiaj się nie pomylę. No i moja skromna osoba, też proszę Państwa, przekazaliśmy życzenia radości, miłości, pokoju, zdrowia dla naszych przyjaciół, partnerów i rodziny naszej Skywalk Human. 31 grudnia, czyli niespełna tydzień temu, poprzez system płatności Complay wznowiono, proszę Państwa, możliwość dokonania płatności za pomocą kart bankowych. Ja teraz nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo nie sprawdziłem tego, czy do tego tylko karty bankowe przechodzą, czy karty kredytowe. Tego nie umiem po prostu powiedzieć, musicie sobie to sprawdzić. Natomiast widzicie tam kilka krajów, które w ogóle tutaj nie przechodzą. Ja już tam nie mówię o jakiejś tam Afganistanie i tam Burundi, ale mamy tutaj wielu naszych partnerów, rodziny, przyjaciół, którzy obecnie mieszkają, pracują w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. I proszę Państwa, miałem taką sytuację, że nie mogli zapłacić swoich rat i przesłali po prostu pieniądze do Polski i kupiliśmy kryptowalutę i dopiero żeśmy im te pieniądze przekazali. Także jeżeli macie jakiś z tym problem, proszę dzwońcie do mnie, piszcie mi na maila, wróć na Skype'a, ja postaram Wam się te wszystkie sytuacje przekazać. Lecimy dalej. System płatności. To jest, proszę Państwa, sytuacja taka trochę dla mnie dziwna. Muszę to też powiedzieć, bo chwalimy się, ale też musimy trochę mówić to, co jest rzeczywistość. Jest taka promocja na ten, proszę Państwa, hologram. Ona się miała zakończyć w październiku, przedłużyli ją do grudnia. Teraz też ta sytuacja, jak wejdziecie, znikła z pierwszych stron, jak to mówią, gazet. Natomiast jeżeli wejdziecie tam w zakładkę moje inwestycje, to jest ta face to face, tak? Future to face. No i tam chodzi o to, że macie możliwość zainwestowania, drodzy Państwo, i stworzenia swojego hologramu, bo ja tam pokazałem wcześniej kilka zdjęć, ale ponieważ jest późno, to już skracam. Gdzie możecie zapisać się w historii. I jest fantastyczna promocja, bo to jest też dyskonto na poziomie 100 za 5000 dolarów, no ale macie 500 tysięcy akcji. To się miało skończyć w połowie grudnia, ale jeszcze jest ta otwarta ta promocja, więc zachęcam. Możecie mieć, drodzy Państwo, swój hologram. Wygląda on fantastycznie. Po nowym roku jest jakieś tam zawirowanie w naszej aplikacji Mirapolis, bo chciałem Wam puścić film, ale niestety go nie mogłem otworzyć dzisiaj. I możecie sobie zrobić to swój hologram na, widzicie, na kilku naszych pojazdach. Na Unibajku, czy tam Unibusie, w High Speedzie. Jest taka możliwość. Wygląda to fantastycznie, drodzy Państwo. Ja jako osoba, która jest starszym inwestorem, mam swoje imię i nazwisko na suficie w Muzeum Skyway'a. To, co Państwu tam wcześniej mówiłem. Aktualne promocje. Proszę Państwa, wracamy do starych zasad. Czyli wszystkie promocje, które były tam od połowy czerwca, to nam się ciągły, te wiecie, 150, później 80-40, etc. To wszystko wygasło. Nie ma tego. Wracamy do starych zasad, czyli te pakiety, które są z dyskontem takim, jakim jest.
I zobaczcie, że w tej chwili, ja tutaj zgłaszam Waszą uwagę, ten największy pakiet, jaki w tej chwili mamy, drodzy Państwo, ołówek się załącz, to jest premium za 150 tysięcy dolarów za gotówkę przy dyskoncie 57. Ja wytłumaczę, o co to chodzi. Dyskonto to jest ilość włożonych naszych centów na dolara. I najtańszy pakiet, pakiet start, za 250 dolarów z dyskontem 23. Tutaj można jeszcze na raty sobie zamówić, bo mamy pakiety na raty i za gotówkę. Ale drodzy Państwo, face to face jest pakietem zarówno ratalnym, jak i za gotówkę w dyskoncie 1 do 100, czyli mamy takie dyskonto, jak było w roku 2018. Więc to jest naprawdę genialne dyskonto. Jeżeli macie możliwość, bo to jest już dla partnerów takim trochę grubszym portfelem, macie możliwość Wy albo Wasi partnerzy, rodziny, zachęcajcie, bo tu zostaniecie już po prostu na, jak to mówią, na wieczność te Wasze hologramy, bo to zdjęcie z opisem, fantastyczna sprawa. Ta promocja miała się skończyć w połowie grudnia. Widzicie Państwo, ja tu zrobiłem znaki zapytania. Na razie jest otwarta, natomiast jak ona wygaśnie, to na pewno będzie przedłużona, ale będzie z dyskontem 1 do 100, ale wtedy będzie milion udziałów i trzeba będzie zapłacić 10 tysięcy dolarów. Bo w tej obecnej formie jeszcze można ją kupić za 5 tysięcy. Ale mamy jeszcze jedną promocję, którą nam zrobiła firma w okresie takim świąteczno-noworocznym, bo my zaczęliśmy tam 2 tygodnie temu, a nasi przyjaciele ze wschodu, jak mówiłem, zaczęli teraz. I do końca tej promocji zostało jeszcze, proszę Państwa, 8 dni i tam powiedzmy 5 godzin. To było robione gdzieś po 15, to zdjęcie. Ta promocja to jest tylko dla partnerów, którzy mają swój wkład, ale przyciągnęli inwestycje na poziomie 3000 dolarów albo sami mają taką inwestycję i dla osób powyżej 55 roku życia ze względu na tą pandemię, żeby tak podbić na duchu i dalej. To jest też również inwestowanie na poziomie roku 2018. Drodzy Państwo, możecie również Wy sami skorzystać z takiej pomocy albo też w pierwszej linii swoim partnerom podarować taki bon. Bo możecie mieć partnerów, których wprowadziliście niedawno, tak? Słuchajcie, mamy takie właśnie propozycje thank you 25 tysięcy, to jest za 250 dolarów jednorazowo lub przez 5 miesięcy po 50 dolarów. 25 tysięcy udziałów. Taka sama propozycja jest w wysokości 50 tysięcy udziałów, 500 dolarów jednorazowo i 5 razy po 100 dolarów miesięcznie. Propozycja thank you 100 tysięcy udziałów za 1000 dolarów jednorazowo lub 5 miesięcy po 200 dolarów. Ona obowiązuje od 15 grudnia do 15 stycznia i to są, drodzy Państwo, a myślę, że się nie mylę, propozycje, które już zakończą te rozdawnictwo w firmie na poziomie inwestowania 1 do 100. Dlatego osoby, które mogą, mają taką możliwość, proszę Państwa, i możecie pomóc im zainwestować, albo sami róbcie, wspomagajcie firmę, bo jak to mówią nasi cześci, koledzy, to se never. A ja tu chciałem Państwu przekazać kilka słów od siebie. Drodzy inwestorzy, wspaniali liderzy, sympatycy Skyward Community, składam Wam najszczersze serca płynące podziękowania za trud, pracę, wytrwałość w propagowaniu technologii transportu strunowego. To dzięki Wam nasze cele, marzenia materializują się. Dumnie, z podniesioną głową patrzymy w przyszłość. Jestem wdzięczny, że nasza technologia, praca przyczynia się do ochrony naszej Matki Ziemi, ludzkości i następnych pokoleń. Tytaniczna praca pana Aleksandra Edwarda Junickiego, tysięcy osób, firm i instytucji urzeczywistnia dziś wprowadzenie technologii transportowego na całym świecie. Życzę Wam, kochani, zdrowia, miłości, uśmiechu, samych obfitości w życiu osobistym i zawodowym w roku 2021. Buduj Skyway, chroń planetę. Dziękuję Wam za uwagę. Przejdziemy teraz do pytań. Proszę szybciutko kilka, a ja postaram się odpowiedzieć na forum.
Odpowiadam pani Wrona Dagmar, tak? Kiedy jest przewidziane zakończenie 15 etapu? Proszę pani, według mojej wiedzy powinno się zakończyć w październiku 2021. Z tego względu, że do tego czasu są jeszcze pakiety na płatność w tej promocji, proszę panią, 80-40. Dalej. Kiedy czy są znane szczegóły przewidywane, to jak mają się sprawy z tokenami, czy jest jeszcze możliwość kupna tokenów? Proszę o szczegóły. Proszę pani, pani Dagmaro. Zapraszam na forum na Skyward Community na Skype'ie. Tam jest kilka grup. Ja przekażę, ja albo nasza dyrektor regionalna, takie pisemko, które zada pani pytanie do pana Masłowa, do naszego prawnika. I on pani odpowie na to pytanie nie w 100, tylko w 1000%. On ma webinary co 2 tygodnie i tam wystarczy wypełnić formularz i na najbliższym webinarze on odpowiada na pytanie. I wtedy ma pani 100% odpowiedź. Pan Masłow jest naszą osobą do takich rzeczy upoważnioną. Jacek, czy są już realizowane projekty adresowe gdzie? Tak. Taki projekt jest realizowany w Centrum Innowacyjnym Sfera. Jeden z elementów budowy, który tam jest w tej chwili realizowany, jest wciągnięty do projektu adresowego. Proszę dalej. Nie ma więcej? Drodzy Państwo, dwa słowa na koniec. Dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście moje życzenia, które Państwo przed chwilą odczytały, były z pełni serca i z duszy płynące. Życzę Wam naprawdę, żeby ten rok był jak najlepszym rokiem w Waszym życiu. Dla Waszych rodzin, dla Waszych celów, Waszych marzeń, postanowień, jak również zapraszam Was serdecznie na następny webinar 21 stycznia o godzinie 21. I dziękuję wszystkim za tak liczną dzisiaj uwagę. Buduj Skyway, chroń planetę. Dziękuję wszystkim serdecznie. Dobranoc. Niech się Wam śni jak najlepiej w tym 2021. Buźka.